właśnie powstaniu muzeum taki poeta bydgoski napisał pewną sentencję i ja może spróbuję to zacytować. Fotografia jest pamięcią w dwóch wymiarach. Trzeciego i dalszych nie widać. Czekają na wywołanie. Dla mnie twórczość Grzegorza jest o tyle wartościowa i ważna, istotna, że on zajął się chwilą. Głównym motywem jego twórczości, jego prac, nie tylko fotografii, ale również i filmów, jest chwila. I ta chwila odnosi się do czasu przeszłego, teraźniejszego. Brakuje czasu przyszłego. I każdy, i tutaj artysta dał nam taką niesamowitą możliwość, że ten czas przyszły każdy z nas, każdy z widzów może dopisać sobie sam. Szczególny przypadek fotografii to jest fotografia lekko ruchowa, prawda? I też jakby istotą, czy tym, co mnie interesowało, jest to, co Jurek powiedział, czas i chwila teraz. A chwila teraz jest bardzo ciekawa, to jest ten moment, w którym my żyjemy, prawda? To jest to.